My teraz bez zbędnej zwłoki zmienimy temat naszej rozmowy, bo z Białorusi przejdziemy z powrotem na nasze polskie podwórko, godzina 16:46. Gdzieś na Śląsku toczą się dzisiaj, przynajmniej się toczyły rozmowy między rządem a stroną społeczną o to, jak reformować górnictwo i jak szybko górnictwo i kopalnie węgla kamiennego zamykać. No i za jak duże koszty tej transformacji dokonać. Wczoraj miała być ogłoszona umowa społeczna w tej sprawie. No, do tego nie doszło. Strona związkowa poprosiła po pierwsze o więcej czasu, po drugie o poszerzenie grona, które negocjuje strony związkowej, i zdaje się, że cały czas nie ma tego ostatecznego porozumienia, które by ostatecznie powiedziało, jaki proces przyjmie polska droga odejścia od węgla. Przy telefonie Jakub Wiech, portal Energetyka 24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zresztą autor kilku książek, za chwilę będzie najnowsza, czyli Jak uczynić prawicę zieloną, czy konserwatyzm zielonym. Chociaż jak pamiętam historię ruchu konserwatywnego, to jeszcze kilka dekad temu to właśnie konserwatyzm zwracał uwagę na kwestie przyrody, klimatu, kwestie tego, aby środowisko było nie zniszczone i nie zanieczyszczone, a to lewica i socjaliści raczej byli za kominami, fabrykami i produkcją przemysłową. Potem wszystko się trochę przewracało. No dobrze, ale to zanim rozmowa filozoficzna o tym, co jest prawicowe, co jest lewicowe w ochronie środowiska i w walce ze zmianami klimatycznymi, to ta umowa społeczna. Na czym stoimy i w zasadzie jakie są trudności, aby tą umowę podpisać? Stoimy tak naprawdę na tym, co zostało zawarte w porozumieniu z września tego roku, mianowicie, że do 2049 roku będziemy zamykać wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, do tego też roku pracownicy tej spółki mają przejść albo na emerytury górnicze, albo na inne formy wygaszania swojej aktywności zawodowej. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o przeszkody, no to tutaj pan redaktor zasygnalizował mniej więcej, co się dzieje w toku rozmów. Tutaj wiadomo było już w zasadzie od pewnego czasu, że ten projekt umowy społecznej, która jest w tym momencie przygotowywana przez rząd pod kierownictwem pana ministra Artura Sobonia oraz przez stronę społeczną, stronę związkową, przedstawicieli górników, no trochę się to przedłuży, z tego względu, że tak naprawdę tutaj debatujemy nad dokumentem przełomowym w historii górnictwa w Polsce, można powiedzieć, że nawet w całej historii gospodarczej Polski, bo projektujemy wygaszenie całego naszego najważniejszego obszaru węglowego, jeżeli chodzi o wydobycie węgla kamiennego, bo większość kopalń śląskich jest właśnie w obrębie Polskiej Grupy Górniczej. I ten krok ma nas doprowadzić do głębokiej transformacji zarówno Śląska, jak i całej Polski, jeżeli chodzi o przede wszystkim mapę energetyczną kraju. Więc tutaj doszlifowanie pewnych szczegółów, których potem trzeba będzie się trzymać, no zabierze trochę czasu. Natomiast tutaj padają już pewne komunikaty ze strony rządowej. Dzisiaj pan minister Soboń potwierdził, czy może raczej podkreślił, że umowa społeczna ma dotyczyć tylko spółek będących pod kontrolą Skarbu Państwa. Inwestorzy prywatni tutaj nie będą nią objęci, nie będzie tutaj więc mowy o pełnym wyjściu Polski z wydobycia węgla. Tak samo przecież wiadomo, że są pewne obszary węglowe w Polsce, które mogą być opłacalne wydobywczo nawet w 2049 roku, czyli właśnie w tym horyzoncie, na którym opiera się wizja zamykania kopalń PGG. Także mowa tu przede wszystkim o w Zagłębiu Lubelskim i kopalni Bogdanka. Więc w tym momencie no, czekamy cały czas na przedstawienie tej umowy społecznej, no ale chyba rząd wykorzystał pewien moment polityczny, pewien przełomowy moment i użył swoich argumentów do tego, żeby jednak górnicy zasiedli do rozmów i taką mapę wyjścia z węgla zakreślili razem z władzą, chociaż oczywiście będzie to droga dla górników raczej przyjemna, bo benefity płynące z tej transformacji są dosyć konkretne i można powiedzieć, że rząd mocno uprzywilejował
zlikwidował tę grupę zawodową właśnie ze względu na przyznane korzyści i warunki tej transformacji. No dobrze, ale skoro odchodzimy od węgla, to trzeba będzie za to zapłacić. Czy już rząd uzgodnił kwotę i wszystkie zabezpieczenia dla górników? Bo z jednej strony oczywiście ktoś, kto ma bardzo liberalne poglądy gospodarcze, powie znowu górnicy będą dotowani, znowu nic nie będą robić, a będą zarabiać. A z drugiej strony, kiedy rząd, no idąc w ślad za tym, co płynie z Brukseli, za polityką unijną, mówi, wasza gałąź produkcji musi po prostu zniknąć z mapy Polski. No tak rozumiem, także trzeba jakoś o tych ludzi, którzy się uczyli, kształcili i myśleli, że nikim nie będzie kopalni zamykał, zapewnić przyszłość. W zasadzie można powiedzieć, że górnictwo jest dotowane tak czy siak, bo obojętnie od tego, czy ten sektor pracuje, czy jest wygaszany, to i tak dokładamy do tego górniczego garnuszka. Natomiast warto osadzić tę transformację energetyczną czy transformację gospodarczą Śląska, górnictwa polskiego węgla kamiennego w nieco szerszym kontekście. Przede wszystkim warto podkreślić, że do transformacji polskiego górnictwa dostosowana będzie transformacja energetyczna Polski, czyli polityka energetyczna Polski do 2040 roku, co jest bardzo dużym ukłonem w stronę górników, bo dostosowujemy do nich tempo przemian w całej Polsce, przemian energetycznych, które de facto kładą nas na torach umożliwiających spełnienie rygorów unijnej polityki klimatycznej. Aczkolwiek ten aspekt ogólnokrajowy przejawia się też również w dostosowaniu w ogóle transformacji gospodarczej kraju do przemian w górnictwie. Na przykład wczoraj usłyszeliśmy, że to w Jaworznie, czyli na Śląsku, będzie produkowany polski samochód elektryczny Izera. To właśnie w okolicach Śląska otwiera się bardzo dużo zakładów związanych z przemysłem elektromobilnym, czyli między innymi fabryka baterii do pojazdów elektrycznych. Więc widać tutaj, że rząd ma taki plan polegający na przekierowaniu transformacji gospodarczej kraju w postaci powstawania nowych branż i nowych miejsc pracy właśnie na Śląsk, czyli właśnie w ten region, gdzie trzeba będzie dokonać zamykania kopalń i redukcji etatów. No dzisiaj Polska Grupa Górnicza poinformowała na takich statystykach, że na Śląsku na każde 100 tysięcy miejsc pracy 7 tysięcy związanych jest z górnictwem. Więc to w pewien sposób obrazuje tą sytuację zawodową, obrazuje panoramę zawodową tego obszaru. No są miejscowości, gdzie bardzo dużo, można powiedzieć nawet większość zatrudnionych pracuje w branżach okołogórniczych, więc na pewno ten aspekt transformacyjny trzeba będzie wzmocnić, bądź to bezpośrednimi dopłatami, bezpośrednimi instrumentami wsparcia, czyli w postaci chociażby właśnie emerytur górniczych, bądź to tworzeniem pewnego otoczenia w zakresie zmiany zawodowej i w zakresie przekierowywania górników czy osób, które zainteresowane byłyby karierą górniczą, na inne sektory. To też trzeba z kolei podciągnąć pod to, co słyszymy w sprawie funduszy, które mają wesprzeć polską transformację energetyczną. Dzisiaj pan minister Michał Kurtyka powiedział, że transformacja energetyczna może zostać zasilona środkami nawet do ćwierć biliona euro. To są ogromne kwoty, które myślę, że mogą zostać z pożytkiem wydane, między innymi właśnie dlatego, żeby złagodzić skutki, zamortyzować skutki odchodzenia od węgla. I tak patrząc na to, jak obecnie wydajne są polskie kopalnie, patrząc na to, że polski węgiel kamienny wydobywany na Śląsku ma problemy z konkurowaniem również na rynku krajowym, bo jest po prostu tak drogi, że nie jest w stanie zmagać się z konkurencją i dopływem węgla z zagranicy. No to myślę, że nawet pomimo tej umowy społecznej, która przewiduje ten horyzont czasowy do 2049 roku jako datę zamknięcia kopalń PGG, to śląskie górnictwo może być zamknięte wcześniej. To po prostu wyniknie z
z uwarunkowań ekonomicznych po prostu ten węgiel nie będzie już nikomu potrzebny. I tak samo nikt już nie będzie zainteresowany pracą w górnictwie. I to dobrze widać na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie pomimo intensywnej kampanii prezydenta Trumpa na rzecz pobudzenia przemysłu węglowego, ten przemysł zaczął się zwijać, bo został wyparty ekonomicznie, zupełnie na warunkach rynkowych, przez tańszą energetykę gazową i nowe technologie, między innymi w zakresie źródeł odnawialnych. I myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Polska podzieli ten los, jeżeli chodzi o sektor wydobywczy, i z tego węgla, z wydobycia tego surowca będziemy wychodzić szybciej niż jest to w tym momencie wskazywane w porozumieniach między rządem a górnikami. To jeszcze kwestia, czym ten węgiel zastąpić, i niekończąca się, tak przynajmniej mi się wydaje, debata o atomie. Zdaje się, że chyba nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska rządu, chociaż ilość dokumentów, analiz i chyba już wstępnych kontraktów, jakie podpisał rząd chociażby ze spółkami amerykańskimi, jest tak daleko idąca, że chyba już teza o tym, że powstanie w Polsce duża, taka tradycyjna siłownia jądrowa jest pewna. W zasadzie, jeżeli patrząc na same dokumenty, to można powiedzieć, że szala jest przychylona jednoznacznie na decyzję o powstaniu energetyki jądrowej w Polsce. Natomiast cały czas brakuje oficjalnej decyzji w tej sprawie, taką quasi-decyzją, takim czynem, decyzją mogącą wypełniać pewne znamiona decyzji o budowie, jest podpisanie umowy międzyrządowej między rządem Polski a rządem Stanów Zjednoczonych właśnie w kwestii współpracy jądrowej. I biorąc pod uwagę to, co robi Ameryka w regionie Europy Środkowej, czyli między innymi kontrakt z Rumunią na rozbudowę elektrowni jądrowej Czarna Woda, czy zainteresowanie Amerykanów w rozmowach z Bułgarami w sprawie budowy tam elektrowni jądrowej. Myślę, że jest duża szansa na to, że Amerykanie faktycznie nam zbudują taką elektrownię jądrową. Biorę też pod uwagę to, że USA dysponują odpowiednimi instrumentami finansowymi, czyli między innymi środkami tak zwanego Exim Banku, który jest w stanie udzielić Polsce odpowiedniego kredytu na takie powstanie, na taką jednostkę. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, i tutaj te szczegóły to przede wszystkim kwestie odpowiedzialności za przedłużenie nieplanowane prac i powstały z tym koszty, i myślę, że to jest kością niezgody w dyskusjach między Polską a Stanami Zjednoczonymi na temat energetyki jądrowej, aczkolwiek według planu przewidzianego przez rząd w przyszłym roku powinniśmy już znać partnera technologicznego, za 2 lata powinniśmy znać już pewną lokalizację budowy pierwszej takiej jednostki i od roku 2026 powinniśmy już prowadzić prace konstrukcyjne w taki sposób, żeby w roku 2033 uruchomić pierwszy blok jądrowy pracujący w naszym kraju. Jakub Wiech, dziennikarz i wicenaczelny portalu Energetyka24. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia.